Na bal Fundacji TVN Małgorzata Kożuchowska przybyła w czarnych cekinach i opadającej z ramion pelerynie. Klasa znak zapytania. Bal Fundacji TVN jak co roku bez większych problemów ściągnął na siebie zainteresowanie największych nazwisk polskiego show biznesu. Zabraknąć nie mogło też oczywiście Małgorzaty Kożuchowskiej, która właśnie z przytupem wróciła do kin ze swoim nowym filmem Zołza. Kożuchowska już wielokrotnie trafiała na listy najlepiej ubranych Polek. Tym razem aktorka zdecydowała się na opinającą ciało suknię z przezroczystymi panelami i odważnymi wycięciami na biodra i dekolt. Znaczna część kreacji została ozdobiona strugami czarnych cekinów. Istotnym elementem całej kompozycji była także peleryna, która ciągnęła się za gwiazdą po dywanie, w tym przypadku akurat nie czerwonym, ale czarno-trawiastym. Przy tak wyrazistej kreacji Małgorzata postawiła na dyskretne dodatki. Z biżuterii wypatrzyliśmy jedynie dwa srebrne pierścionki na lewej dłoni,